Zawsze właśnie cytuję znane powiedzonko Polak, Węgier, dwa bratanki. No to pokaż mi dlaczego. I w ten sposób rodził się ten pomysł, że pokazać tę rywalizację polsko-węgierskie w dziedzinie sportu. W stronie węgierskiej wystawę otworzył pani Tünde Szabó, srebrna medalistka z Olimpiad w Barcelonie w 1992 roku, obecnie minister sportu na Węgrzech. Ennek ötletét a Varsói Magyar Kulturális Intézet álmodta meg a lengyelországi Magyar Kulturális Év 2016-17-es alkalmából, és a kiállítást az Olimpiai és Sportmúzeum vázlatai alapján a magyar és lengyel intézmények anyagait is felhasználva valósulhattak meg és valósították meg. Samo tutaj byli obecni reprezentanci Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki i od razu, jak widać, znaleźli ten wspólny głos. Przyjęliśmy dalej tę tradycję, że chociaż nie mamy wspólnego języka, nawet Polak nie rozumie Węgra i odwrotnie, ale nie tylko językiem można się porozumiewać, ale w ogóle to, że wiemy, że mentalność mamy bardzo podobną i to dziś też się okazało, że to jest prawda.